Znaczy, w ogóle Tinker to w ogóle jest materiał na klasę, tak w ogóle, tak poza wszystkim. Jakby, wiecie, żarty żartami, ale no nie wiem, taki Tinker to by 1000 razy szybciej, moim zdaniem, na niego byłaby szansa niż na, nie wiem, nekromantę. No bo jakby z wieloma klasami jest o tyle bez sensu, że one już w zasadzie są w grze, tak? Albo, nie wiem, Shadowhunter ten trollski, tak? No jakby to jest dosłownie... To jest w zasadzie Hunter z elementami jakby Shadow Priesta, nazwijmy to. Jakby wiecie, no to... A Tinker to faktycznie byłby taki, że jakby no... Jakby nie nachodziłby się tak naprawdę z innymi klasami. W swoim jakby klas fantasy. Tylko z profesją inżynierii by się nachodził. I to jest jedyne, co. No ale to takie chyba do obejścia jest, tak mimo wszystko, nie? Tak, oczywiście, że klasy są wystarczające, ja nie chciałbym. W sensie, ja bym nie chciał, żeby dodawali już nowe klasy. Ja bym zdecydowanie wolał te podklasy. I to jest pomysł, o którym ja będę gadał i go będę lansował przez następne lata, dopóki tego nie zobaczę w WoWie. Za każdym razem, jak ktoś będzie mówił o nowych klasach, to ja będę mówił, że zdecydowanie bardziej mi się podoba właśnie taki pomysł tych nowych jakby podklas. Bo jakby ludzie chcą nowej klasy, wydaje mi się tak naprawdę... Nie jest jakby tak naprawdę nie są do końca przyczyny gameplayowe, mam wrażenie, tylko to jest bardziej takie, że dzień. Coś nowego, nie? Takie takie poczucie takiej świeżości bardziej, więc jakby podklasy by spełniły jakby tą samą, nawet lepiej by moim zdaniem to spełniły, a jednocześnie nie pociągałyby ze sobą negatywnych skutków ubocznych, nie? Ja nigdy nie wiem, jak to dobrze nazywać. Klas skiny, też tak chuje może. Cena klasy podrasowania hajpu dodatków było wystarczająco w wanilii. No pewnie, że tak. No. Pewnie, że tak, ale no jakby... No co... Istnieje coś takiego jak przegięcie w drugą stronę już w pewnym momencie, nie? Nie wiem, ja jakbym cofnął czas, miał cofnąć czas i WoWa ten, to ja bym chyba nawet mniej klas na dzień dobry jakby dał. Jakby inaczej, jak ja bym tworzył MMORPG, to ja bym dał mniej klas, ale powiedzmy więcej opcji jakby wyborów, w cudzysłowie jakby w ich obrębie, nie wiem, specjalizacja, cokolwiek. I też po prostu jakby dzięki temu bym się bardziej skupił na tym, żeby każda z nich miała jak najbardziej unikalny gameplay, jak najbardziej inne rzeczy, żeby każda z nich była jak najbardziej unikalna względem reszty. Im więcej jest klas, tym ciężej jest o unikalność. To jest tak proste jak to. No. W ogóle ciężej jest robić jakieś rzeczy stricto klasowe, bo im więcej ich masz, tym bardziej jak powiesz A, to musisz powiedzieć jeszcze B, C, D i dalej do tylu, do ilu jest klas, tak? Głupio dać byłoby, nie wiem, klasowy quest chain jakiś zajebisty jednej klasie, nie dając całej reszcie, no. Jakby to jest takie, no... Ale to już w ogóle jest odjechane już teraz trochę. No już nie mówię o balansie. O balansie też tam swoje robię. Albion, że robisz postać po swojemu. Nie mam pojęcia, jak to wygląda w Albionie, więc... Nie. Ale chyba nie. Bo właśnie... Znaczy, dla mnie przynajmniej. To jest właśnie problem, który ja mam w sumie z class designem w ESO, o którym mówiłem wcześniej. Ja nie jestem fanem tego. No jakby nowe MMORPG bardzo mają takie... To jest popularne wśród tych nowszych MMORPG, ale ja nie jestem tego fanem, że właśnie raczej się idzie w tę stronę, żeby klasy były bardziej takie, jakby to powiedzieć, że klasa to nie jest jakby taki unikalny wybór do końca, który jest po prostu na dzień dobry, który jakby definiuje wszystko, tylko jakby grasz swoją postacią, i jakby w sumie ta postać może być każdą klasą, tak troszkę, nie? O, New World to jest jakby, to już jest dosyć skrajne jakby pójście w to, że tak naprawdę tam nie ma czegoś takiego jak klasy, tak? Jakby tam są te, jakby masz ten tam drzewka, tam broni i tak dalej, wiadomo, tam jest pewien wybór, buildy są, ale jakby nie ma nie ma czegoś takiego, że wybierasz na dzień dobry, jaką jesteś klasą, że ten wybór po prostu definiuje twoją postać jakby od... początku do końca tak naprawdę, nie? I tak samo w ESO, nie? Jakby tam są klasy, ale tak naprawdę to one tam średnio mają jakiekolwiek takie, wiesz, w narracji jakby w grze, jakby gra w ogóle nie zwraca na to uwagę, jaką ty jesteś klasą, nic z tego za bardzo nie wynika. Masz parę innych tam skilli, ale druga połowa skilli to jest dokładnie to samo, co mają wszyscy inni, bo to są z drzewek
właśnie chociażby weaponów, do których wszyscy nie mają dostęp. To czegoś takiego ja fanem nie jestem. Właśnie bym chciał, żeby każda klasa, było mało klas, ale każda z nich względem siebie jest jak najbardziej unikalna. Ta, tylko ta klasa ma to, tylko ta klasa ma to, nie? I tak dalej. Właśnie, żeby po prostu było to robione według takiego klucza, że gram jedną postacią, to potem jak się zaloguję na inną, to pomimo tego, że w pewnej mierze przemierzam ten sam świat, robię te same historie, chociaż właśnie no, niekoniecznie tylko, żeby to było jak najbardziej inne doświadczenie. Słuchajcie, o co mi chodzi? Tak jak w Diablo na przykład trochę, tak? Ja sobie gram w Diablo teraz dużo streamowo, tak? Jakby gram każdą klasą, to każdą zupełnie inaczej, jakby gram inne tam... No cześć, o co mi chodzi. 11 klas były idealnie, dochę niepotrzebne. No, co ja mam powiedzieć, Demo Hunter, no, moja ulubiona klasa w grze. Zło nie można powiedzieć, że ten Tinkers mimo wszystko brzmi unikalnie, a tyle reszty. Ale nie, no wiesz, to brzmi unikalnie, jeśli chodzi o fantazy i to jest to, o czym mówiłem wcześniej i tak, i dlatego by go można było dać. Ale mi chodzi bardziej gameplayowo, że ciężko jest, jakby wiesz, im więcej masz klas, tym ciężej je... zrobi, że każda czuje się zupełnie wyjątkowa względem siebie, no. Jak w finalu. No właśnie w finalu właśnie też mi się to nie podoba, że jakby każda klasa na przykład ma dostęp do każdego z tych tam jobów, tak, czy jak to się nazywa i tak dalej, jakby... Ja wiem, że ludzie to lubią, no bo to jest takie, no, mniej czasochłonne, bo to tam na jednej postaci możesz tam robić wszystko tego i tak dalej, ale... Ja po prostu jestem takiego oldschoolowego myślenia, po prostu, jakby jestem wychowany bardziej jakby w tym, powiedzmy, właśnie tych... Ja po prostu jestem, no tak jak powiedziałem, ja wolę mieć jakby kilka postaci, ja lubię grając w MMO mieć kilka postaci i żeby każda z nich jakby zupełnie inaczej jakby się nie ugrało i żeby gram jedną i na przykład ona ma, jest słaba w czymś tam, więc potem gram inną postacią i tak sobie to trochę odbijam, że o, teraz ta postać jest zajebista w tym, z czym się męczyłem przed chwilą, ale jakby jest słabsza w tym i znowu doceniam dzięki temu swoją tą postać główną i tak w kółko. Jakby to jest coś, co ja lubiłem zawsze i to jest takie moje podejście. Zrobiłem ostatnie 5 minut, no tak sobie, co, se latam na Deathwingu, co masz za problem z moim lataniem na Deathwingu? Mówię, nie mieć jedną z nich. No tak, to jest wygodniejsze, no to oczywiście, że to jest wygodniejsze, nie? No ale to wiesz, no to... Wiele, to, że coś jest wygodniejsze, to nie znaczy zawsze, że to jest lepszy game design, nie? Wiesz, najwygodniejsza na świecie gra nie ma w sobie żadnego poziomu trudności. Tak jakby idąc, jakby tak, jakby próbując jakby zobrazować ad absurdum tego, tak jakby wiesz, to nie zawsze jest takie proste, to jest...